W naszym cyklu Zarażamy kulturą gościmy dzisiaj w Izbie Tradycji EKD WKD, a naszym gościem jest pan Ryszard Nec, kustosz tej właśnie izby, wieloletni pracownik WKD, no i przewodnik po tych historiach rodem z przeszłości. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za gościnę i za rozmowę. Kolejka EKD, a później WKD stała się wizytówką Grodziska Mazowieckiego, ale także wyznacznikiem pewnego poziomu, pewnej klasy, elegancji. Wśród gości czy pasażerów kolejki znajdowały się takie osobistości świata kultury i sztuki, jak Mira Zimińska-Sygietyńska, jak Konstanty Ildefons Gałczyński, czy Jarosław Iwaszkiewicz. Więc można powiedzieć, że kolejka przeszła do historii kultury polskiej, ale także przeszła do historii Grodziska. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o jej historii, o jej początkach, o jej rozwoju. I jak zwykle zacznijmy od tej prehistorii, to znaczy jak doszło do tego, że zrodził się pomysł, aby powstała w ogóle EKD-ka. Powstała kolejka EKD jako niejako konkurencja dla linii kolei warszawsko-wiedeńskiej. Więc zaczynając od prehistorii, tak jak pan wspomniał, zaczęło się to w 18 roku, jak się skończyła pierwsza wojna światowa, ale to chodziło o to, że Warszawa została wyzwolona jako miasto. A wtedy było bardzo duże zaludnienie, 46 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy, co w Berlinie było 16, w Londynie 18, w Petersburgu, już nie pamiętam, ale coś koło 20. Więc Warszawa była strasznie przeludniona i trzeba było się tej ludności pozbyć. Jak się pozbyć i dokąd? Pozbyć się najłatwiej tramwajem, bo nasza kolejka EKD-ka, późniejsza WKD-ka, od 46 roku, w którym Bierut, no, znany człowiek, upaństwowił wszystko i EKD-ka prywatna, bo ona była prywatną kolejką, czyli tramwajem, stała się państwową WKD. To był 46 rok. Więc w tym 18 roku postanowiono kupić od nie z okupantów, czyli nie od ruskich, Austriaków czy Prusaków, tylko, no, powiedzmy, od Anglików. No i kupiliśmy od Anglików. To oni wyprodukowali tak zwane babunie. Myśmy nazwali babunie, no bo ona jest stara kolejka, dlatego babunia się nazywa. I wtedy było połączenie, gdzie ci ludzie by pracowali. No oczywiście w Łodzi, w fabrykach, w tych przetwórniach. No, dzisiaj to są lofty tam, ale kiedyś to były wielkie fabryki przędzalnicze i ci ludzie mieliby tam ogromne zatrudnienie, ale jak ich przetransportować kilometrów z Warszawy do Łodzi? Więc pierwszy przystanek był w Grodzisku. Postanowiono zrobić tramwaj, bo tramwaje od 1906 roku jeżdżące po Warszawie zdawały egzaminy i dyrektor tramwaju został naszym dyrektorem, bo nasza kolejka to też jest tramwaj, tylko ją tak szumnie nazywamy kolejką, bo jest to takie połączenie, jakby taka hybryda między tramwajem a pociągiem. Jeszcze do niedawna, jak było do 600 V, to jeździła jako tramwaj. No, po tych samych torach są nawet zdjęcia tutaj w muzeum, gdzie tramwaje warszawskie łączyły się z tramwajami pozawarszawskimi, takimi ekskluzywnymi, jak to się można było nazwać. I ona jeździła przez Podkowę, pana Iwaszkiewicza, co oglądaliśmy w tym stuleciu winnych, jak powstawała ta kolejka. Więc poprzez Radziejowice aż do samej prawie Łodzi docierała, miała dotrzeć. Tylko że wojna pokrzyżowała wszystkie plany i kolejka doszła jako pierwszy etap do Grodziska i to się zakończyło wszystko. Dlatego w grudniu 27 roku, kiedy kolejka ruszyła, bo to trzeba było do końca 27 roku ją uruchomić, i Anglicy się starali terminów dotrzymać, dlatego w grudniu. I ona powstała, połączenie. Do Grodziska wszyscy jeździli tramwajami, czyli naszą EKD-ką, późniejszą WKD-ką, żeby nie mylić. I jeździli aż do Grodziska, potem w Grodzisku mieli dalej jechać, no ale wojna pokrzyżowała i tylko zostały tam na trasie. Są jeszcze gdzieniegdzie przepusty, wiadukty, takie, które były wybudowane, betonowe segmenty, ale już nie oddane do użytku, no bo wojna przerwała wszystko.
Dlatego ta nasza kolejka to jest taka hybryda, jakbym powiedział, bo od czasów, kiedy przełączyliśmy ją na 2000 V, to ona się stała takim małym pociągiem. Ale nadal jest tramwajem, więc jest to takie no, trochę tramwaj, trochę pociąg. Dlatego nazywamy ją kolejką. No bo kolejka to jest takie neutralne stwierdzenie, ani tramwaj, ani pociąg. Kolejka. Jak wyglądały te prace przygotowawcze do puszczenia już tej pierwszej kolejki pomiędzy Warszawą a Grodziskiem? Wszystko ręcznie. Są zdjęcia u nas tutaj w muzeum, gdzie parowe spychacze, jeszcze nie było wtedy spalinowych takich tak zaawansowanych, dopiero tam przecież po pierwszej wojnie te wszystkie silniki diesla, wankle zaczęły działać. Wankle to już później, ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie wszystko było ręczne. Łopata, taczki, wóz konny, jedziemy. O, tak to powstawało i to widać na zdjęciach, bo to jest wszędzie udokumentowane. Więc jeżeli chodzi o... Oni, Anglicy, zaczęli budować kolejkę ze swoich materiałów takich dostępnych dla nich. Czyli balsa, którą tutaj mamy. Balsa, te siedzenia są z balsy, twardej balsy, bo twarda balsa była używana jako najtańszy ówczesny materiał z tych pretorii no, dostępnych Anglikom, bo oni przecież mieli te wszystkie swoje posiadłości zagraniczne. Była najtańsza i z tego zbudowali właśnie, oni budowali jachty. Więc nasza kolejka jest, powiedzmy, jakby prawie niezatapialna, gdyby nie te stalowe, ogromne podwozie z tej firmy English Electric Company, która dała cały ten system podwozia z hamulcami, z silnikami, ze wszystkim, pneumatyczne rozwiązanie. I to jest pierwsza w Polsce elektryczny tramwaj, taka no, kolejka, która woziła ludzi. Na początku to były rekreacyjne jazdy do Grodziska, więc są zdjęcia, jest oryginalny, mamy dziennik, tygodnik w ogóle, tygodnik, tak, tygodnik, który mówi, że kolejka, jadąc przez Podkowę, ludzie oglądali, co się za oknami dzieje. To było wycieczkowe prawie, nie to, że ludzie... Ale mniej więcej chodziło głównie o to, założenie było, żeby wywieźć tych ludzi z Warszawy do Łodzi, do pracy. Żeby nie było 46 tysięcy tak, na ale ja właśnie powiem. Chciałem nawiązać tego, co pan mówi, że przez okno było widać takie na wpół dziewicze, tak. Dzikie okolice. I to jest nawet napisane, że ogląda się, to się jedzie tak jak na spa. Na Podkowa przecież była kiedyś nieznana, tam ma pan po prawej stronie i Waszkiewicza, i Marię tą Dąbrowską, która przez Komorów to jechała. Ja pamiętam, bo sam spotkałem Marię Dąbrowską, jak byłem malutki, mama powiedziała, smoknij w rączkę panią Marię, bo ona... Potem wnuczką będziesz mógł opowiadać, że znałeś panią Dąbrowską. Jak już potem zacząłem chodzić do szkoły i przeczytałem Noce i Dnie, to już wiedziałem, co w trawie piszcie, ale tak to ja zobaczyłem tylko starszą panią o laseczce z pieseczkiem, jeszcze jak w Komorowie mieszkała. A jeżeli chodzi o historię taką bardziej współczesną, no to już panu opowie tam pracownik bieżący. Mnie bardziej interesuje ten moment wyznaczenia trasy, palikowania. No, tak, dlaczego tak. Wybrano te tereny słabo zamknione? Chodziło o to, że kolejka nie była za bogata, bo Anglicy nam dali kredyt duży, który musieliśmy przez 18 lat spłacać, bo nic w naturze nie ginie, tak jak wie pan. Chodziło o tych inwestorów polskich, bogatych po prostu no, ludzi, ziemian, którzy tak jak ten, że pan Lilpop dał, ale to był bardzo mądry człowiek, on dał z wielkiego serca, ale przy okazji zaznaczył, że te 3 hektary, które dał za darmo kolejce przez Podkowę Leśną, przez jego posesję, to powstały 3 przystanki, wschodnia, główna, zachodnia. Ludzie jechali, wysiadali, budowali się, rozmnażali. Miasto wzbogaciło się bardzo. Wszystkie miasta okoliczne i przecież ja pamiętam bodajże Kanie, bo ja z Komorowa pochodzę, więc to zawsze bo z Komorowa się zaczęła ta cała kolejka. Bo Anglicy z Pruszkowa do Komorowa mieli najbliżej i przeprowadzili te tak zwane dla nas mieszkańców tam współczesnych, to było żeberko, ale dzisiaj to jest po prostu bocznica taka trochę odnowiona, że można tamtędy przejechać i to jest jedyne połączenie naszej kolejki EKD, WKD z dużą koleją.
to jest te 2,5 czy tam coś kilometry do Pruszkowa, tą bocznicą przez Komorów. I oni tam, Anglicy, przywieźli swoje maszyny, swoich ludzi, tory, przecież wszystko, tu jest nawet szyny oryginalne, są szyny angielskie, przewody, wszystko, myśmy nic nie mieli, no bo co taki widoczek jak Polska po zaborach w 18 roku pokonana na łopatki przez wszystkich mogła zrobić to i tak, był wielki, dlatego oni chcieli dać coś na wschód, a myśmy chcieli coś z zachodu. Historia zatacza takie kręgi, że to dzisiaj się wszystko powtarza. Powiedzmy może jeszcze dla porządku, co kryje się za nazwą Siła i Światło? Siła i Światło to było, proszę pana, pierwszy nasz polski, brakuje mi słowa, spółka właśnie, w 1927 roku powstała i ona miała za zadanie finansować w ogóle naszą kolejkę, powstawanie. To nie tak, że z Warszawy tylko nasza kolejka jedna WKD, EKD, przepraszam, odjechała, tylko było jeszcze 5 innych, tam były, ja mam na mapie, tutaj jest, że tam są te takie wąskotorowe, one zginęły śmiercią naturalną, bo tamte trasy wchłonęła Warszawa, autobusy, trolejbusy i wszystko, i już niepotrzebne były takie jakieś tam kolejeczki wąskotorowe. Nasza jest szerokotorowa, dlatego się mieściła, tramwaje mogły jeździć i trasą dużą przyjeżdżać i do nas odjeżdżać i po Warszawie jeździć. Przecież po wojnie, po 1945 roku, kiedy mieliśmy duże zniszczenia i Niemcy 8 jednostek tam w ogóle schowali, zakamuflowali, zniszczyli, to myśmy w Polsce, tutaj jest zdjęcie nawet, 12 wagonów odbudowali w Polsce i wszystkie modele, bo tutaj pan Szymiczek i pan Brzozowski, którzy byli moimi poprzednikami, oni tu zapracowali, wie pan, jak to się mówi, wolontariacko, za darmo. Po prostu to byli zapaleńcy, modelarz, pan, szczególnie Szymiczek, to był modelarz kolejowy, wszystkie te modele to są jego. On za darmo je zbudował i oddał kolejce. I on to budował tutaj, mając święty spokój, mówiąc tak między nami.